Witaj w 2016 roku. Ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie, to chciałam Ci złożyć życzenia prawdziwie szczęśliwego nowego roku Ci życzę. Zapewniam się, że ten rok będzie najlepszym rokiem w Twoim życiu. Skąd to wiem? Ponieważ całe życie podchodzę do tematu noworocznych postanowień w ten sposób, że zamykam dany rok i każdy następny stawiam sobie cel, że będzie moim najlepszym rokiem w życiu. I powiem Ci szczerze, że faktycznie tak jest. Ja nie mam tak, że jak się kończy rok, to jak czasami słyszę, jak ludzie narzekają i mówią, że o, niech się już ten rok skończy, bo coś tam, coś tam. Nie, ja tak nie mam, dlatego jestem przekonana, że jeśli Ty dzisiaj postanowisz sobie, że 2016 rok będzie najlepszym rokiem w Twoim życiu, to na pewno tak będzie. Właśnie tego Ci życzę. Jeśli jesteś osobą, która jest w tej chwili w dołku, to życzę Ci, żeby w 2016 roku, żebyś częściej podnosiła głową w górę i patrzyła, czy czasem ktoś nie podaje Ci ręki, czy czasem ktoś nie podaje Ci drabiny, żeby z tego dołka wyjść, bo my ludzie mamy taką tendencję do tego, że siedząc w tym dołku jesteśmy tak skupieni na zamartwianiu się, na płaczu nad sobą, że czasami nie dostrzegamy tego, że ktoś nam tą rękę podaje, podaje nam tą drabinę i mówi, słuchaj, wyjdź. Natomiast jeśli jesteś osobą, która nie jest w dołku, a stąpa po ziemi i wszystko jest teoretycznie fajnie, to zauważyłam ostatnio taką tendencję, że czasami mamy w życiu takie sytuacje, kiedy wszystko mamy i w zasadzie moglibyśmy mieć lepiej, tylko i czasami stoimy pod takim drzewem pełnym owoców, i mamy wszystko, mamy piękną pogodę, mamy to drzewo, mamy skrzynki, do których moglibyśmy te owoce pakować, a jedynie co, trzeba po prostu podnieść wzrok, spojrzeć wysoko, sięgnąć po te owoce i zgarnąć do koszyka, czy też do jakiejś skrzynki i po prostu je zebrać. Dlatego życzę Ci, żebyś w 2016 roku patrzyła w górę, czy czasem ktoś nie podaje Ci dobrej, pomocnej dłoni, żebyś zbierała owoce, które masz koło siebie, a czasami nie dostrzegasz, że je masz. Życzę Ci dużo miłości również w tym 2016 roku, dużo cierpliwości, dużo radości i najpiękniejszych, cudownych chwil. Jestem przekonana, że ten 2016 rok będzie Twoim wyjątkowym rokiem, natomiast jeśli się okaże, że tak nie będzie, to pozwól troszeczkę bliżej. 365 dni, jeśli przyjdzie Ci do głowy złożyć mi reklamację, że jednak ten rok nie był wcale dla Ciebie wyjątkowy, to będzie tylko oznaczać, że nie uwierzyłeś, nie uwierzyłaś w te życzenia. Uwierz, że ten rok będzie dla Ciebie wyjątkowy, a zapewniam Cię, że za 365 dni spotkamy się i powiesz, miałaś rację, to był naprawdę fantastyczny rok. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku.